Lista premier miesiąca. Jakie gry ukażą się w lutym? Zaczynamy już pierwszego dnia z dwoma premierami. Karcianką z elementami rogalika Hearthguard na PC oraz Grand Blue Fantasy Reign, które pojawi się na PC oraz konsolach Sony. 2 lutego otrzymamy za to od Rocksteady Suicide Squad Kill the Justice League na PC oraz konsolach aktualnej generacji. Oprócz tego na wszystkich platformach oprócz Switcha zabita Persona 3 Reload. Gra dodatkowo dostępna będzie w abonamencie Game Pass. 6 lutego posiadacze konsol Sony będą mieli okazję zagrać w Homestars. Grą będzie można przez miesiąc odebrać w ramach PS Plus. 2 dni później kolejny ekskluzyw PlayStation, Helldivers 2. Tytuł pojawi się na PC oraz PS5. Tego samego dnia ukaże się polski Inquisitor na PC i konsolach aktualnej generacji. 13 lutego zagramy w Vanishers Ghost of New Eden na PC, PS5 oraz Xbox Series X i S. A także na samym tylko już PC zagramy w Lisfanga The Time Shift Warrior. Następnego dnia remastery 3 części Tomb Raidera 1, 2 i 3. Odświeżona wersja pojawi się na wszystkich platformach. 16 dnia miesiąca pojawi się gra wyczekiwana od lat. Skull and Bones pojawi się na PC oraz konsolach nowej generacji. Poza nim tego samego dnia na Switchu zawita Mario vs Donkey Kong. 20 lutego pojawi się za to na PC intrygujące klimatem The Thaumaturge. Dzień później swą premierę również na PC będzie miał Hack'n'Slash Last Epoch. 22 lutego zebrały się aż 3 survivale. Na PC ukaże się steampunkowy Nightingale oraz z Early Accessu wyjdzie Sons of the Forest. Trzecią produkcją będzie ciekawie zapowiadający się tytuł skupiony na rozbudowie własnego auta, Pacific Drive, który będzie dostępny na PC oraz PS5. 28 lutego otrzymamy 2 odświeżone wersje gier. Na wszystkich platformach będzie to remaster Star Wars Dark Forces, a na PC i konsolach aktualnej generacji remake Brothers: A Tale of Two Sons. A ostatniego dnia miesiąca, czyli 29 lutego, ukaże się na PS5 Final Fantasy VII Rebirth.